Siemaneczko, mordy, z tej strony Zmaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z Przebijania na Dragonie. Na początku chciałem was poinformować, że jutro, czyli 19 listopada, odbędzie się live urodzinowy, który będzie trwał od 9 do 13 lub od 9 do 12. No zobaczymy, jak będzie z moim internetem i czy po prostu będzie co robić, więc was zapraszam do tego live'a. A drugą rzeczą jest to, że jeśli dobijecie tutaj pod tym odcinkiem 70 łapek w górę, to dam wam kordy skrzynki z baconem, czyli tak jak w poprzednich dwóch odcinkach. Myślę, że spoko, umowa. No i co, jeśli ktoś nie subuje, no to zostawcie subka, łapkę w górę, komentarz i dzwona, żeby wiedzieć, kiedy są filmy i live'y. A więc jeszcze raz bym chciał was zaprosić na tego jutrzejszego live'ika niedzielnego z moich urodzin. No i co, ja się z wami żegnam i widzimy się na dole. Elo! Dobra, mordy, jestem tutaj na dole. Mam naprawdę dzisiaj mnóstwo TNT, więc nie ma co oszczędzać. Wezmę sobie 5 stacków, właśnie myślę, że wystarczy na tego kuboida, więc co... po prostu może ich rozwalmy. Mam nadzieję, że oni mają coś w środku. O fuck, nie ten łuk, dobra, już. Pyk. Rozwalmy sobie właśnie tutaj taką znankę, żeby po prostu wiedzieć, gdzie strzelać. Co? Pewnie na starcie wam mówiłem, bo... Znaczy, a raczej na pewno wam mówiłem na starcie, że 70 łapek, no to jest bacon, więc no, łapkujcie. I jutro, tak, jutro, w niedzielę odbędzie się też live urodzinowy, na którego zapraszam. Myślę, że będzie fajnie, śmiesznie, hehe. Może odpalę kamerkę, jak będzie dużo osób, no no. Tak, jak będzie dużo osób, no to odpalę kamerkę, więc... myślę, że warto, tak. Zobaczycie mój ryj, ha. Ale musi być dużo osób, nie? Myślę, że tak... Także jak będzie tak z 50 osób... No! Jak będzie 70 osób na live, no to odpalę wtedy kamerkę. Oj, co się dzieje z tą armatką? W ogóle... mam lagi, nie? Nie wiem, co się akurat dzieje. Dzisiaj jest... godzina 20, jak to nagrywam, jeszcze chcę to dzisiaj zmontować i mój internet strasznie szwankuje. Zobaczę na TS-ie ile... aha, mam TS-a wyłączonego, no to jednak nie zobaczę. Lambingu na TS-ie. Okej, dobra, tutaj leci spoko, odpalę mi mapkę, ile mi tam będzie brakowało. No, z 20-30 kratek jest mniej więcej do ich kuboida. Aha, i w ogóle mam 5 rzucanych TNT, bo chciałbym właśnie za to TNT podziękować Pawłowi, który właśnie tutaj ze mną gra w Gillian, ma nick Mr. Paweł, bardzo dziękuję. Dał mi to rzucane TNT, więc jak będą mieli w środku jakieś pokoiki czy coś, no to właśnie to rzucane TNT wykorzystamy. I jeśli jesteście właśnie jakimiś osobami, które mnie często oglądają, chciałem was poprosić o to, żebyście napisali w komentarzu, z czego odcinki, znaczy z czego, no z Dragona, w sensie tylko jak będzie następna edycja, jaką mógłbym dodać serię, która by się pojawiała, na przykład jeden dzień przebijanie, jeden dzień jakaś seria, właśnie żeby tak się to wymieniało. Fajnie, więc jeśli macie jakiś pomysł, no to możecie napisać. Nie musi to być jakaś seria oryginalna, lecz fajnie by było, tylko po prostu chcę wiedzieć, z czego chcielibyście widzieć filmiki właśnie z tego Dragona. Tak, żebym wiedział właśnie, jak trafi wasze gusty. Okej, dobra, tutaj spoko leci. Chyba to będzie dosyć szybkie przebijanie z tego, co wydaje, bo tu jest ich fosa. No, tu jest ich fosa, więc spoko, spoko. Czyli taki luźny, taki, w ogóle... nie, czekaj, co ja chciałem powiedzieć? Lol, zaplątał mi się język, no... zapomniałem, co chciałem powiedzieć, ale dobra, mało ważne to. W ogóle dużo osób się też przyczepiło do mnie tam w jakimś odcinku, że mam beznadziejny mikrofon. Więc no... więc jeśli chcecie na live, właśnie na live'ach, to też stwierdziłem, że po prostu będę zbierał nowy mikrofon, więc jeśli chcecie, to możecie wbijać na live'y i mnie jakoś tam wesprzeć złotóweczką honorową na mikrofon, bo właśnie chciałbym kupić do końca tego roku jakiś nowy mikrofonik pojemnościowy. Nie ma zbytnio kasy, bo strasznie dużo wydatków mam, więc tak powiedzieć, o, 16-latek ma wydatki. No tak, mam wydatki po prostu takie dosyć istotne, ale to mało ważne, więc no. I jeszcze taką drugą rzeczą, którą chciałbym zrobić, to dobić do końca tego roku, tak, do końca grudnia, dobić 2000 subów. Byłoby mega, w ogóle spoko było, gdybyśmy jeszcze dobić 2500 subów do końca tego roku, ale teraz się niemożliwe, myślę, że 2000 subów to będzie taka optymalna liczba. Dobra, widzę, że oni tutaj w środku, znaczy w środku, już jesteśmy blisko ich środka, więc spoko, spoko. W ogóle nie wiem, kurczę, mi się strasznie plącze język na tych odcinkach, bo chcę za szybko mówić. Chcę za szybko mówić i zapominam, co chcę tego, co chcę po prostu powiedzieć, więc nie, myślę, że muszę mówić bardziej spokojnie, aby po prostu nie być takim chaotycznym.
Dobra, to leci spokój już. Mam nadzieję, że nie coś mają. Jestem na poziomie 23, więc chyba git, chyba git. Dobra. Mamy jeszcze mnóstwo TNT. Fajnie było, gdybym jeszcze został TNT tak, aby jeszcze pojawił się filmik w niedzielę. W ogóle dużo osób też mnie pytało się, co się stało, że nie ma filmików w czwartek. Dlaczego nie było filmików w czwartek, lol? Wrzuciłeś 6 filmików pod rząd. Nie było filmików w czwartek dlatego, że po prostu nie miałem czasu, bo w środę mam lekcję na popołudnie. No i po prostu nie miałem czasu, jak wam tego nagrać, ani wyrenderować. No po prostu nie miałem czasu i też mi się zbytnio nie chciało siedzieć w nocy i robić i montować filmik. Bo wiadomo, to jest trochę też męczące i czasami irytujące, jak ci się Vegas zacina, albo suwak ci się od głosu przesuwa, bo nie wiem, mam taki dziwny bug, że mam ten suwak od głosu po boku i nie wiem, on się nagle mi wycisza, albo piosenka się podgłaśnia, no nie wiem, strasznie dziwne to jest. Kurczę, dlaczego to tam nie chce lecieć, no ale dobra, poprawmy sobie to, więc no. Dobra. W ogóle chciałbym do was chciałbym w najbliższym czasie, mam w ogóle rozlosować jakieś, znaczy rozlosować. Chciałbym się wam postarać po prostu o jakieś rangi premium, więc myślę, że tutaj skontaktuję się z administracją, nie obiecuję, ale spróbuję po prostu skontaktować się z administracją i po prostu popytać, czy mam jakieś szanse dostać po prostu jakieś parę VIP-ków lub nie wiem, po prostu jakiś rang, żeby wam rozlosować coś w nagrodę za to, że mnie oglądacie. Ale no. Co jest? What? Co się stało? Dlaczego tak dziwnie leci? Co jest grane? Aha! Jeszcze tak osoba mi pytała, że napisała, że no strasznie płaczę na tych filmikach, jak mi coś nie wychodzi. Jeśli płaczę, jeśli mówiłeś o tym, mówiłaś, bo miałeś taki dziwny nick, albo miałeś dziwny nick, że płaczę, no to raczej wątpię, że płaczę, to jest po prostu raczej denerwowanie się, tak jak w poprzednim odcinku, na przykład, że gonię typa przez długi czas i nagle przez głupi lag serwera typek mi ucieka, więc to jest takie bardziej irytowanie się o grę, a nie płakanie, bo ja rzadko płaczę, a jak płaczę, no to raczej już tak, znaczy płaczę, w cudzysłowie płaczę, staram się dla śmiechu, żeby się pośmiać, żeby było dosyć ciemnie, dobra. W ogóle jeszcze tak patrzę, to 7 godzin, zombie, 7 minut już nagrywania, a tu nadal dupa, w ogóle. Nie, mam 170 pingu. No nie wiem, co się dzieje z moim internetem. Nie wiem, to jest po prostu dramat, mój internet. Przydałby mi się lepszy. O kurde, ktoś do mnie dzwonił na telefon, czekajcie. O, dobra, musiałem wyciszyć sobie telefon, żeby mi tutaj nikt nie przeszkadzał. Wyświetliło się Klaudia. Ciekawe, co ona chce. Ale dobra, nie, mało ważne. Dobra. Wow, coś mnie odrzuciło. Kurczę, no mam nadzieję, że coś mają, bo tam się robi taki niezły krater dosyć. Fajnie byłoby, gdybym się wbił po prostu do nich, do jakiegoś pokoiku albo coś, żeby im właśnie zgrychować jakieś sety, wziąć do kuła, bo jestem tyle właśnie, co nagrywam to, to tak około 19 w piątek, tak, bo wy to widzicie w sobotę. Kurczę, nas przebili, nie? I nam wszystkie sety zabrali skrzynek, a mieliśmy z 3 skrzynki setów, więc trochę lipa. No kurczę, dlaczego to nie leci? No ja pierniczę. Nie, muszę to wolniej odpalać. A i w ogóle chciałbym wam podziękować jeszcze za to, że naprawdę, jeśli wrzucam te filmiki z Dragona, to mają naprawdę porządne pierdolnięcie, że tak powiem, w zasięgach. Naprawdę jest mega wyświetleń. 6 filmików z Dragona zrobiło tyle wyświetleń, co moje wszystkie filmiki przez... Wow, co jest grane? Lol. To moje wszystkie filmiki przez ile? Przez 4 miesiące, nie? To jest naprawdę niesamowite. I cieszę się, że tak mnóstwo pozytywnych komentarzy jest typu wow, zombiaczek, kiedy ten odcinek, naprawdę to naprawdę fajnie wygląda. Jest tak piszecie, jest naprawdę, zostawiacie mnóstwo łapek. Bo wiem, że jeśli nagrywam, to nie robię tylko sam dla siebie tego, tylko jest garstka osób, które czeka na ten filmik, żeby go zobaczyć, oglądać sobie, ślautować się w jakiejś szkole lub pracy. Znaczy no, po pracy to wątpię, bo raczej mam młodszą widownię na kanale. Chociaż na pewno się znajdzie parę osób, które pracuje. Więc no. Dobra, jak tam leci? Okej. Okay. Kurczę, muszę tutaj parkura niczym Noliv. O, tam już mam jakieś obsikę czy coś.
Nie chcę tam zaskakiwać, bo tam jest ten fosa. I musiałbym perełki rzucać, ale dobra, no coś tam się dzieje już, więc jest git. Tutaj muszę uważać, bo mi się jakiś krater zrobił, nie wiem co skierane. Ale dobra, tyk. O, nie udało mi się skoczyć. Anelaki. Dobra. Tyk, 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 dobra, elegancko. O, dzik. Jak to poleciało? O, chyba spokojnie widziała. Aha, no i w ogóle, kurczę, zauważyłem, że dużo osób też pisze, że zombiaczek nie nagrywaj na F5, czyli tak, i że na przykład to tak stoję. Kurczę, no nie wiem, bo ja myślę, że to jest fajna właśnie ta perspektywa z F5, no ale widzę, że dużo osób twierdzi, że po prostu nagrywaj tak z pierwszej osoby. Jakoś mi jest trudno, bo ja strasznie lubię biegać w Minecraftie na F5. Ale no, tak jak mówiłem, że będę się po prostu starał nagrywać w pierwszej osobie. No kurczę, strasznie mi się język plącze, nie wiem co jest grane. Zawsze byłem raczej taki wygadany i miałem mnóstwo do powiedzenia, a no na tych odcinkach to coraz trudniej mi się gada, nie? Naprawdę, pierwszy odcinek to tam poszło w miarę gładko, byłem taki wygadany, a teraz to coraz trudniej, nie? Nie wiem co się dzieje. Muszę chyba się za tego zapisać na jakiś kurs polskiego. W rozprawkach ustnych, nie? Żeby po prostu być wygadanym. Bo tak, jeśli jesteś wygadany, to jest właśnie. Jeśli jesteś wygadany, to masz tak, że powiedzmy 10% lepsze szczęście w życiu, naprawdę, bo ludzie, którzy mają wygadany język i potrafią gadać z innymi, naprawdę zazdroszczę takim ludziom, bo ja niestety nie jestem taki, raczej się stresuję, jak gadam, tym bardziej z dziewczyną. Keppo. Ajajaj. Dobra, jak to tam wybuchło? Zobaczmy, gdzie jesteśmy. Wow. Ej, nie no. Nic tu nie ma. Gdzie nie mają kuboid? Ja jestem... What? Czy jestem w środku ich kuboida? Ha. Okej. Okay. Nie mam pytań, czy jestem w środku ich kuboida, nie? Dziwne. Halo, perło. O, jeszcze się klocku zbugałem, spok. Nie no, spoko. O, zbugowałem się. Patrzcie, jestem w środku kuboida i nie mam jak tam w ogóle wskoczyć, będę musiał perł rzucać, nie? Czy tutaj się jakoś da? O, tu się da. Ale potem nie wyjdę, nie? Czy tam w drugą stronę? No. Kurczę, gdzie mam się wbić? No przecież tu się wbijam do niczego. Tam, ej, oni tam coś mają. Patrzcie. Ej, oni tam mają. Ej, bez kitu. Dobra, ja wezmę rzucone TNT i tam rzucę perłę. Bo mi się wydaje, że oni właśnie coś tam mają, a nie na dole. Więc dobra, użyjmy to rzucone TNT, tylko sobie wezmę więcej pereł. Pyk. Dobra, mam 8. Rzućmy to TNT. I co oni tutaj mają? Zobaczmy co to jest. To jest jakieś, to jest chyba serce, nie? Czy mi się wydaje? Nie. Ej, mają tu jakiś design, dobra. Rzucam tutaj perłę. Znaczy perłę, tu. O, rzućmy tutaj. To rzucane TNT. Dobra, niech rozwali tego psa, proszę. Rozwaliło? Dupa nie rozwaliło psa. Ja pierdolę. Jeszcze raz. Właśnie zmarnowałem 9 taków TNT, nie? O, są jakieś skrzynki czy coś. Rzućmy tam perłę. Kurde no. Nie! Jasny git, ale fail. Ale fail. Ja pierniczę, ale fail. Ej, przecież... What? Co tu jest? Tu było serce chyba, nie? Ej, bo ja się zaraz się okaże, że za to wyjdę do góry. Aha. Okej. Okay. Dobra, nie mam pytań, nie? Czyli rozumiem, że oni nic w kubie nie mają. To jest ich kuboid. Aha. Chyba, że nie wiem, gdzieś mają, ale tu już jest fosa z drugiej strony, nie wiem, dziwne, a tu? O, patrzcie, tu, czy oni tu mają przybite? Nie, to nie jest przybite, to jest rozkopane. O, tu mają jakieś zejście jeszcze. Tu coś jest, ej, dobra, co ja chyba użyję to TNT jednak. To jest jakaś, nie, to też jest fosa jakaś, beczka, co? Dobra, rzucę jeszcze to TNT tutaj. Kurczę, no to jest trochę marne czasu to TNT, ale... Ale zobaczmy.
tutaj mają. Nie, a to po prostu babeczka. Aha. Naprawdę? To gdzie oni mają kuboid? Nie mam... O, patrzcie, typek był. Jakiś typek tam jest. To ja nie wiem, jak oni mają kuboid, czekajcie. Zrobię się taki mykpyk. Ej. Ale fail. Jasny gwin, ja chciałem perły, że ona mnie zbugowała. Aha. Dobra. To widzimy się do góry za chwilę. No. Dwu. Wiecie co, mordy? Byłem tam u nich do góry na kuboidzie. Jak tam nic kompletnie nie było, nie? Myślałem, że to jest lepsza gilda naprawdę, bo kuboid mają ogarnięty u góry. Ale co? No, no nic tam do góry nie mieli. O, no to ja się z wami żegnam. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, to no to napisz koniec i serduszko, a ja ci właśnie przypnę serduszko. No i to ja się z wami żegnam. No i zostawcie łapkę na koniec, suba, dzwoneczek i jakiś komentarzyk. Elo, do następnego odcinka, mordy.